pośród polskich parków narodowych, jeżeli ten zajmują ekosystemy nieleśne. Czynnikiem wyróżniającym park jest obecność wielu populacji ssaków i ptaków związanych z dużymi kompleksami leśnymi. Symbolem parku. Znajdziemy tu także interesujące pod względem florystycznym rozległe obszary półnaturalnych łąk i pastwisk z chronionymi gatunkami roślin. Wysokość 800 metrów nad poziomem morza. Różnej wielkości. Pomnik przyrody Diabli Kamień to jedna z najefektowniejszych wychodni skalnych Magórskiego Parku Narodowego. Malownicze przełomy. Kamień z prastarą jodłowo-bukową Puszczą Karpacką i wychodniami piaskowca Magórskiego. Przyroda Magórskiego Parku Narodowego, ze względu na jej bogactwo i specyfikę, ma ogromne znaczenie dla nauki. Ocenia się, że na terenie parku bytują trzy wilcze watahy. Wrzaki w skali Europy Jaworzynie Karpackiej, którą tworzą m.in. wilczej uczcie. W grupie dochodzi jednak do sporów o najlepsze kąski. Zamyk swojego rewiru. Zderzelenia. Odpowiednie futro, mocny, spłaszczony ogon zwany kielnią i błona pławna między palcami tylnych łap wskazują na przystosowanie tych zwierząt do życia w wodzie. Ale tu widzimy też jego moc. Kajstrą. Ptak ten gniazduje wewnątrz rozległych kompleksów leśnych, a żeruje nad wodą, łowiąc ryby dla siebie i potomstwa. Ale bociak nie jest jedynym ptakiem w tej części. Warto poszukać w Polsce, nie spotkamy takich naturalnych. Charakterystyczną rośliną dla olszynki wagiennej jest pchnieć płotna, zwana pochłoczniem. Na skraju łąki żeruje pospolity gryzon, mysz polna z charakterystyczną czarną pręgą na grzbiecie. Tuż obok, w małym oczku wodnym, do rozrodu przystępują traszki i kumaki górskie. No właśnie, mamy traszki, ten bardziej kolorowy to jest samiec, to jest samica. Też ożywienie w świecie owadów. I teraz zapraszam. Uwagi zasługują storczyk męski, główka długoostrogowa i podkolan wiatry. A to jest nasz. Na uwagę zasługują również kępy gliźniczki psiej trawki, porastającej płytkie i głębokie gleby. Z ciepłych promieni skwapliwie korzysta szmija zygzakowata, która wygrzewa się na kawałku pnia. Tak jak wszystkie gady jest zmiennocieplna i do utrzymania stałej temperatury ciała musi dogrzewać i niepokojona może ukąsić. Ten najlepszy.
najliczniejszych także poniasty Mangurskiego Parku Narodowego może godzinami wypatrywać małych gryzoni przebiegających między norami. Ale o jest najwyższy, no właśnie o nim jest pisany.